Cześć widzowie, ledwo wczoraj nagrałem film, a dzisiaj dalej leci. No to trzeba chyba trzasnąć drugi. Nie powiem dużo weselszy niż wczorajszy, ale do tego jeszcze przejdziemy. Na samym początku szybciutko jeszcze skin z Manki. Strona do wymieniania swoich skinów, która oczywiście nie wlicza cen naklejek, także można sobie wejść, posprawdzać coś. No i wpisać kod DZON 35% do doładowania. Proszę sobie elegancko pyknąć i działać. Jak bardzo ja się z tego powodu cieszę, co się wydarzyło. Boże, po prostu jestem w niebo wzięty. Dlatego, bo. Albo że. Zobaczcie. Mouse foliowane. W sumie podrożało, nie? W sensie, zobaczcie, znowu zaczęło się kupować. Po naprawdę wysokie kwoty. Także to ja interpretuję jako. Tutaj to był pik wczorajszy. Dzisiaj. Te trady na tych wysokich kwotach są coraz częstsze, także biorę to za. No po prostu podrożało, tak? O to mi chodzi. W kontekście pain, niestety tutaj mamy nieco spadek, ale też. No nie, no tu nie ma transakcji. W każdym razie tu jest niestety ten spadek. I teraz z tych weselszych rzeczy to. Zobaczcie. Podrożało Copenhagen Flames, o którym wczoraj nic nie mówiłem. Trochę je miałem na uwadze, ale nie do końca właśnie. W każdym razie jest droższe. To jest jedna rzecz. I teraz słuchajcie tego. Podrożał Gambit, o którym rzeczywiście też mówiłem. O Copenhagen nie mówiłem. Gambit podrożał masakrycznie. No w sumie ja Gambitów mam bardzo dużo. Jak nie, na pewno ponad 50. Więc no to jest dla mnie całkiem spoko sprawa. Wszystkie kupowane były po 10 zł. Aż. No, trzeba było dokupować. Trzeba było, ale to wszystkiego trzeba było dokupować. Się dokupiło czegoś innego, nie? Tak zawsze było. Zobaczymy, może do ATH nawet by poleciał, to w ogóle bym się z tego bardzo cieszył. No, w sumie wiadomo. I teraz tak. Nie podrożał Team Spirit, o którym mówiłem. G2, o którym mówiłem, też nie podrożało. Podrożało Vitality, o którym mówiłem. No tutaj dwa złocisze wleciały na sztuce. W sumie zostały wykupione. Może przebiją ATH za chwilę. I na ostatniej stronie nie podrożał Godsend i to ani o jeden grosz. I teraz powiem, dlaczego mnie to cieszy. Cieszy mnie to, że ja widzę taki ruch, którego ja nie spowodowałem po prostu. No bo gdybym. Jakby ja się spodziewam, że gdyby ktoś miał pójść za moimi słowami i w taki sposób to podbijać, to by podbijał te najtańsze rzeczy, no nie, a nie nagle mouse, które właściwie ja chcę sprzedać. Ja nie chcę, żeby mouse było, wiecie, ja mam mouse na kilku kontach, ale raczej kupowane po 150 zł, które chciałbym wyprzedać, a nie jakoś tam się bardzo mocno wiązać z tym, że trzeba to przetrzymywać. Także jestem bardzo zadowolony z tego. Jak wyglądają te foliki. I powoli zaczynam. I jeszcze Navi podrożało. To też spoko strasznie. Mam nadzieję, że to w ogóle pociągnie Holo, bo to jest dla mnie strasznie ważne. Gdybym miał powiedzieć najważniejszą rzecz, która się ma wydarzyć na Sztokholmie, to jest to, żeby odbiło Navi Holo. Taka najważniejsza, bo nie mówisz na tym najwięcej zarobię, ale tak. O. W ogóle te Holo, kurczę. Ciekawe, czy się zaczną w ogóle w jakikolwiek sposób odbijać, bo na razie wygląda to tragicznie, tak bym to powiedział, i to bardzo dobrze. Bo może to być moment na ich zakup, albo celowanie pod jakieś FOMO właśnie tych, pod FOMO folii. No nie wiem, ja powiem tak, ostatnio miałem 1000, wydałem właśnie na holo i myślę, że to będzie trzeba kontynuować w sumie. Chociaż. Gdybym miał 100 tysięcy, to bym było prościej, a tak to będzie ten. Będzie nie tak dużo, no. Jakbym miał 100 tysięcy, byłoby dużo łatwiej to jakoś rozdzielić na te holo. A tak to będzie ciężko. No ale co? Będzie się coś działo. W każdym razie, no to tyle chyba, nie? Z tego, co chciałem przekazać. No. Także. Tu można jeszcze zakupy według mnie robić. Nie będzie to długoterminowo złe. A foliki lecą dalej. I niech lecą. Niech się mauzy sprzedadzą. Będzie na dalsze działania. Pyk, 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 pyk.